Ja w to nie wierzę, to co się stało. Bardzo boli. No, bardzo to boli. No. Niewyobrażalne to dla mnie, że nawet w dziesiątkę graliśmy lepiej niż Słowacy, którzy stali pod własną bramką przez praktycznie cały mecz, a i tak przegraliśmy. Niestety smutek, no i co? Rozczarowanie tak naprawdę, bo akurat na ten mecz liczyłam, że wygramy. Słowacja, no tak myślałam, nie jest bardzo mocną drużyną. Myślałam, że damy sobie z nimi radę, no a okazało się inaczej. Myślę, że najwięcej jakby kłopotów nam sprawił Krychowiak. Ta czerwona kartka, wyrównaliśmy i mecz mógł się potoczyć w drugą stronę, czerwona kartka zepsuła szyki, także czerwona kartka Krychowiaka, wydaje mi się, że to jest najgorszy moment tego meczu. Wcale mi się nie podobało. Zero taktyki, linety, żeby dobrze trafił w tą piłkę, to by nie trafił tego gola, tylko Flek wszedł. Jóźwiek dla mnie trochę, widać agresji, walczył o piłkę. No i przede wszystkim nawet jak coś się działo na boisku, to widać było, że potrafi nawet pójść i sędziemu parę słów powiedzieć. Pozytywy. Piotr Zieliński, myślę, że pierwsze 20 minut w jego wykonaniu było bardzo dobre. Tam były takie cztery piłki, które otwierały grę, przyspieszały tę grę i to na pewno napawało optymizmem, bo wiemy, że do Ziela zwykle było dużo tych pretensji, a tutaj zagrał bardzo dobrze, więc myślę, że on, no Karol Linetty pierwszą połowę miał słabą, później w drugiej na takiej motywacji chyba po prostu poszedł. Ten strzał też nie był zbyt celny, ale jednak wpadło i później było widać, że miał trochę tej energii, ale takim pozytywem, który teraz mi przyszedł do głowy, Tymoteusz Puchacz na koniec spotkania, bo on z tego serducha faktycznie tam wjechał. Wybronił jedną, ale też z przodu. Okej, może te dośrodkowania nie były najwyższej jakości, ale to było to, czego nam brakowało pod koniec. No Lewandowski był osamotniony, no powtórzyło się to, co tak naprawdę było za czasów Brzęczka, ale też poprzednio, że Lewandowski wracał, rozgrywał piłkę, no a dobrze wiemy, że nie od tego jest i w Bayernie to wygląda chociażby zupełnie inaczej, gdzie ma partnerów, którzy dogrywają mu piłki, nie ma potrzeby, żeby się cofał. Także nie był to jego najlepszy mecz, wiadomo, bo powiedziałbym, że zagrał słabo, natomiast była to wypadkowa, wydaje mi się, złego ustawienia tego, że po raz pierwszy za Sousy zagraliśmy jednym napastnikiem z przodu, bo do tej pory graliśmy dwoma zawodnikami. Dziwię się, dlaczego taką taktykę wybrał. Wydaje mi się, że to nie był dobry mecz na takie eksperymenty. Zupełnie nie ta drużyna, którą nawet widzieliśmy w takich meczach towarzyskich, czym jestem bardzo zaskoczona. Ja wiem, że zawsze piłkarzy zjada stres w tych pierwszych meczach najbardziej, ale to była świeża krew, taka młoda krew, dlatego wydawało mi się, że tym bardziej w tym nasza nadzieja. Okazało się, że w tym nasza klęska. Uważam, że mogło być lepiej, ale były momenty, że graliśmy fajnie. No niestety jeszcze chwilę potrzebujemy chyba pograć razem z nowym trenerem. Śmieszne spostrzeżenia, bardzo szybko można stracić głos. Dlaczego? No krzycząc na meczu. Kibicowanie. Generalnie, Polacy, nic się nie stało, kibicujemy dalej. Trochę więcej wiary w siebie, tak? Ze Słowacją to naprawdę był przypadek. Piłkarze się starali, nie udało się. Ale naprawdę, w tej formie Mistrzostw Europy mogą wyjść trzy drużyny z grupy, więc jest o co walczyć.